łamie wszystkie przepisy przez 24 godziny. Mam coś dla pana, chyba. O, chyba nie. Nie? To dopiero zamówienie. 9 kurierów potrzeba. Daleko to? Mam nadzieję, że się nie zatrzymam, bo nie będzie przyjemnie skończyć dzisiejszy dzień w windzie. Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, startujemy po prostu z Marymontu. Tutaj jeszcze mnie wcześniej nie było, więc zobaczymy, czy jest duży ruch, czy wręcz przeciwnie. No i ten odcinek jest zupełnie inny, bo nie dość, że dzisiaj jeździmy na treku, którego dawno nie było, no to jeszcze za pomocą Instagrama to wy decydujecie dzisiaj, co takiego dzisiaj robimy. Więc tak naprawdę to wy macie wpływ na cały dzisiejszy odcinek. Oprócz tego, że dzisiaj na Instagramie głosowaliście na treka, co w sumie fajne, bo dawno już go nie było na kanale, dodatkowo głosowaliście również na to, ile mam dzisiaj kursu zrobić. Zagłosowaliście na opcję między 8 a 12. Jestem ciekaw, czy się uda dzisiaj zrobić tyle kursów, bo na Glovo jeszcze nie jeździłem po tym rejonie, po Żoliborzu, po Marymoncie i tych tutaj wszystkich okolicach, więc jestem ciekaw. Ale no co, bierzemy walizę, bierzemy plecaczek, bierzemy treka i lecimy przed siebie. A tam jakieś helikoptery latają i nie wiem, pewnie będzie słychać w tle. Tak jak widzicie, zostały mi 4 minutki. Dzisiaj zaczynamy z ulicy Włościańskiej. Ja się zamelduję i możemy zaczynać i czekać na pierwsze zamówienia. Nie trzeba było długo czekać. Mamy pierwsze zamówienie na ulicę Broniewskiego. Panie, to 290 metrów. To jedziemy prosto i to chyba w tym budynku nawet jest. Kurde, dobra. Szybki kursik. Fajnie. Podoba mi się takie coś. Tylko dzisiaj minusem jest to, że nie mam uchwytu, bo zapomniałem, jak śpieszyłem dzisiaj z domu. Dzień dobry. Glovo to do środka, czy gdzieś tutaj? Dookoła. Dobra, dzięki. Popatrzcie, tu już śnieg jest. Najbardziej to mi szkoda tylko dzisiaj ten rower przypinać. Bo wiecie, tamtego to mogłem sobie tak po prostu rzucić i zostawić. A tutaj trzeba się opiekować trekiem. Dzień dobry. Glovo tutaj? Tak, tylko jeszcze nie mam nic. Dobra. Powiem wam, że mamy ciekawe zamówienie. Mamy 3 wody, 1,5 litra, jakiegoś tymbarka. No i coś tam jeszcze w tamtej torbie. I mamy jaja, ja pierdzielę. No dobra. Dobra, tam bożyłem. Dam radę. Dzięki wielkie. Do widzenia, miłego dnia. Tylko jeszcze fotę wyślemy, bo trzeba wysłać, trzeba załączyć. Troszeczkę więcej wyszło. Wyszło 52,89. Ale powiem wam, że odczuwam takie przeważanie do tyłu. Zawsze mogło być gorzej, co nie? Ja tam kiedyś widziałem, że Dexterowski, którego oglądam i pozdrawiam z tego miejsca, bo robi zajebisty content, do którego właśnie mnie zachęcił, no to on tam kiedyś wiózł 40 butelek wody, chyba z tego co pamiętam. To dopiero jest zamówienie. 9 kurierów potrzeba. Daleko to? Kurwa, jakoś po chińsku to prowadzi, ja nie wiem, o co tu chodzi. Zajebiste ogrodzenie. 5A. Kurwa, chodnik. Tutaj są te delikatniejsze rzeczy. Torba z wodami się rozwaliła na samym początku. Aha. Więc tak panu pojedynczo podam. Ale chyba wszystko jest całe. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Mam nadzieję, że są jajka całe. Bo jak jajka nie dam całe, to pół zamówienia nie będzie całe. A few moments later. Wpadło mi nowe zamówienie. Lecimy do po polsku po prostu. Jadła już tu kiedyś pani? Dobre tu jest jedzenie, czy nie wie pani? No właśnie, ja też nie wiem. Ciekawe. Może sobie skosztujemy od klienta troszeczkę zup. Tak jak widzicie, zamówienie będzie gotowe za około 4 minuty. No i za ten czas oczekiwania dostajemy pieniążki, więc to jest bardzo fajne. Zobaczmy, jakie ciekawe macie pytanka do mnie odnośnie dzisiejszego odcinka. Tutaj Kaczorek pyta się, od ilu lat można jeździć na Glovo. Wiem, że Dexterowski chyba kiedyś na to pytanie odpowiadał, ale jak ja byłem na spotkaniu, tutaj macie fotkę w ogóle z biura, jak gdzieś znajdę, jak byłem na tej rozmowie takiej rekrutacyjnej, no to się dowiedziałem, że właśnie trzeba mieć 18 lat, żeby można było pracować. Ziomal miał urodziny, w sensie ma urodziny w styczniu, no i powiedzieli mu, że musi poczekać, w grudniu może złożyć papiery, ale że dopiero zacznie pracę może, jak będzie miał 18 lat. Kiedyś słyszałem, że można mieć pracę w Glovo od 16, no ale widocznie coś się pozmieniało, bo jak ten ziomal przyszedł, no to powiedzieli mu, że musi mieć 18 lat, żeby właśnie z nimi współpracować. Manual z zupą, widzowie? Robiliście kiedyś manuala z zupą? Jeźdź tym gruchotem, bo mi psujesz tutaj kuźwa ścieżkę dźwiękową.
Proszę bardzo. Smacznego. Jak coś tam przy budynku jest, to przycisk dodam. Dobra, dobra, dzięki wielkie. No, powiem wam, że Polaków to się rzadko spotyka na Glovo. Jako klientów nawet. Ale ciemno. Bardzo dobra robota. Czekamy na kolejne zamówienie. O, no i git. Nie mamy kolejne zamówienia. Powiem wam, że jak tak jadę po tym Żoliborzu, to tu jest wszędzie pod górkę. Więc nie wiem, czy też tak macie, ale jak się jedzie na tylnym kole, to tak jakoś łatwiej. Mniejsza opór toczenia. Więc sobie jedziemy na tylnym kółku. Tu mamy pump track. O kurwa, jaka dziura. Ja pierdzielę, no. Kolejny lokal i znowu trzeba czekać 11 minut. Pierwsze pytanie, jak się pojawiło, to czy można pracować 24 godziny na dobę. Moja zmiana na przykład dzisiaj trwa do 16:30 i tak jak widzicie, później już nie można nic rezerwować. Z kolei piątek od rana nic, później macie 2 godzinki i znowu jest wszystko zablokowane. Sobota to sobie wziąłem, zarezerwowałem jeden blok, no w sumie dwa bloki. No i trochę w niedzielę sobie wziąłem, żeby pojeździć, trochę zarobić. Tak jak widzicie, ciężko jest, żeby cały dzień trafić i zarezerwować sobie całą dobę. Mi się wydaje, że nie można. Dobra, dziękuję bardzo. Takim moim protipem, jeżeli będziecie kiedyś dostawcami jedzenia, porządnie się najadajcie przed wyjściem na rower, skuter czy czymkolwiek będziecie dostarczali to jedzenie, bo są takie zapachy, takie smaczki, że człowiek jest od razu głodny. A jak się dobrze naje, to tak na niego to nie działa. Proszę bardzo. Smacznego. Do widzenia. I w ogóle dostałem teraz 5 zł na piwku za to czekanie. Kolejne zamówienie z tej oto restauracji. Powiem wam, że jak jeżdżę na tym Glovo, to tak co czwarte, co piąte zamówienie właśnie jest z takiego punktu. A ja czekam, żeby dorobić zamówienie. Zostały jeszcze 4 minutki, więc poczekamy sobie. A kaska leci. Mi się to bardzo podoba. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, proszę bardzo. Ani dzień dobry, ani dziękuję. No cóż. Proszę bardzo. Smacznego. Siema. Yo. Proszę bardzo. Smacznego. Jestem osobiście ciekaw, ile w sumie ci udało się zrobić kursów, bo pogoda trochę się popsuła, ale na razie idzie całkiem spoko. Jest trochę mokro, była przerwa przez chwilę na apce, no i się popsuło. Teraz lecimy do Kura Warzyw. Sorry. Dzięki. 396. Dzięki wielkie. Dzień dobry. Mam coś dla pana, chyba. Chyba tak. Nie? Nie? A, no dobra. No to narobiłem panu smaka niestety. Po drugiej stronie? Gdzie po drugiej stronie? Nie trzeba płacić. Już jest opłacone. Proszę bardzo. Ale byłby przypał, proszę państwa. Tu jest salon fryzjerski i tu jest salon fryzjerski. Kto tak robi salony fryzjerskie naprzeciwko siebie? Witam, witam. Trochę się pogoda popsuła. Troszkę? Było ładnie, ale zaczęło mocniej padać. O, ślisko. Widzowie chcieli, żeby z wami pojeździć, to jest Maciek i jest Bartek, proszę bardzo. Maćka nie kojarzycie, ale będzie coraz częściej na filmach. Dopóki was nie było, to było ładnie. Jaki dźwięk! Czekałem na to zamówienie ponad 10 minut, nawet nie wiem, czy nie 12 dokładnie, więc liczę na to, że Glovo mi to jakoś skoryguje i będzie jakaś fajna, jakiś fajny napiwek za to. O, ja z tym plecakiem tak średnio. Weź te pedały! O, dobra. Dobra, panowie, ja pojadę sobie następną. No to sobie jedź. O, mogę tutaj być do końca.
No nie ma go, no. Zgubił się, mi się wydaje. Pierdole, zgubił się nam Maciek. Halo. Gdzie ty? Idiota. Dobra, to wysiądź na następnej. Proszę. Proszę bardzo. Są sosy jeszcze, czy nie? Dostałem tylko tak. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Halo? Tak? Tam było 104 zapłaty, tutaj pan przyniósł więcej. To dla pana jest. A, to dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę bardzo. Do widzenia. No i słuchajcie, wybiła 16, prawie 30, czyli koniec dzisiejszej zmiany. Ja wam bardzo dziękuję. I co? I widzimy się niebawem.